Pamiętam chwilę, kiedy jako mały chłopiec chadzałem na mecze żużlowe Polonii Piła. Przypominam sobie czarne stroje żużlowców, nie takie jak dzisiaj. Wyglądali niczym z piekła rodem. Przypominam sobie pryskający na zakręcie żużel. Smugę spalin, które ciągnęły za sobą wychodzące z zakrętu motory. Pamiętam dwa wypadki, kiedy ci czarni dżentelmeni wbili się w bandę. Przypominam sobie kierownika startów. O, widać go, jest pokazany czerwoną strzałką. Uważałem go za najdzielniejszego człowieka świata. Dzielniejszego niż sami kosmonauci. Lubiłem te chwile, kiedy na starcie ryczały maszyny, kiedy na zakręcie kładły się motocykle. Od tego czasu pokochałem żużel. Jaką mocą dysponuje ten jednocylindrowy, czterosuwowy silnik? Silnik o pojemności 500 cm. Przy dobrych układach, dobrym tunerze, no, myślę, że można osiągnąć około 90 koni. Cała idea polega na tym, żeby maksymalnie odchudzić na przykład tłok, korbowód, żeby silnik Oczywiście, żeby miał lżej. Po prostu silnik ma lżej, jak ma lżejsze części w środku. Proszę powiedzieć, co tutaj widzimy? Ta pętelka. Wyłącznik. To jak na torze widać, zawodnik, który się przewróci, rozłączy się z motocyklem, automatycznie wyłącza się zapłon i motocykl gaśnie. Jaka jest pojemność tego baku? To jest około 1,5 litra, jest do 2 litrów, bo są zbiorniki większe, mniejsze. I do 2 litrów można powiedzieć. Na metanol. Ten element, kucnijmy tutaj może, jest ten czerwony. Zapłonowy, to jest cewka i tu jest schowany motoplat pod pokrywką. Czyli element, który daje energię elektryczną i służy do synchronizacji punktu zapłonu. Nowy tłumik widzę. Tak. Była jakaś dziwna sprawa z tymi nowymi tłumikami. Jaki był cel zastosowania? No, żeby wyciszyć motocykl, żeby chodziło przede wszystkim oczywiście o wyciszenie. Czy moc spadła wtedy? No, niektórzy zawodnicy mówią, że spadła na pewno, bo na przyczepnych torach troszeczkę spadła, ale silnik przede wszystkim się grzeje. Ile waży taki motor? Do 78 kilo. Może więcej, ale przy mocy 90 koni. Czyli ma lepsze wyniki niż Formuła 1. Dlaczego się zmienia te koła? Zębate tak często? Na tylne koła. No, przede wszystkim od toru zależy. Czy jest tor przyczepny, czy twardy. Gaźnik pływakowy, tu są pływaki. Tak. Pod tą śrubką jest dysza. Rozumiem. I tu oczywiście tak samo się reguluje dyszę mniejszą, zależy od pogody. Rozumiem. Ciepło, zimno. A to jest właśnie ta manetka gazu, proszę Państwa. Manetka gazu. I gdybyśmy teraz chcieli poruszyć, przepustnica się otwiera i uzyskujemy tą maksymalną jest otwarty, o której mówiliśmy. Panie trenerze, jak uzyskuje się w naszym kraju trenerską licencję? Jak to wygląda? No więc w naszym kraju jest w ten sposób, że w zasadzie wszyscy trenerzy, którzy pracują w klubach ekstraligowych, pierwszych i drugoligowych, nie są to tak naprawdę wszyscy trenerzy po studiach, są to instruktorzy sportu żużlowego. Warunkiem było posiadanie takich dokumentów, jest oczywiście matura, przez 2 lata uczestniczyłem w kursach, które były w Poznaniu i Bydgoszczy. Pan przecież, że to jest sport urazowy, tak jak jeździectwo na przykład. Tak, to prawda, no są to trudne sporty, ale uczą też życia, pokory i myślę, że zajęcie sportem jakimkolwiek, myślę, że pozwala nam młodzież wychować dobrze i uchronić ich od wielu takich zagrożeń, które jednak gdzieś tam... Tak, dokładnie, bo jednak jadą, powiedzmy, w meczu 5 biegów, to jest około 6-7 minut jazdy, a potem
Ten motocykl myje się około 5 godzin. Myje się, czyści, robi i trzeba ten czas poświęcić. To krótko mówiąc, rozwijanie charakteru, można powiedzieć. Oczywiście. Są treningi zadaniowe, są treningi jak w szkółce na przykład, są kolejne etapy nauki. Najpierw zapalanie motocykla, potem początki jazdy ślizgiem kontrolowanym, potem operowanie gazem, potem następnie wchodzi etap startów. A jeżeli chodzi o zespół ligowy, no to na pewno zgranie par, ustawienie sprzętu do nawierzchni. Jazda w parach jest również... Tak, jest bardzo ważna. Oczywiście mimo to, że każdy zbiera punkty sam, ale one dają wynik całej drużyny. Jasne. I dobre zrozumienie się chłopaków na torze, to jest moje zadanie, bo tak naprawdę dobrą atmosferę, jeżeli stworzy się w zespole, to ten zespół, widać, że jest ta drużyna, jedzie. Zawsze powtarzam chłopakom od najmłodszych lat, że gaz dodaje się nie ręką, tylko głową. I należy pomyśleć najpierw, co się robi, bo tych zawodów, w przypadku młodzieżowców opowiadam im o tym, że tych zawodów jest na przykład 15-16 w roku, czy też więcej. I na dzisiejszych zawodach się nie kończy jego występ. Jak wygląda rola głównego sponsora klubu, senatora Stokłosy, i innych sponsorów, którzy również istnieją? Rola sponsora, wiadomo, polega na, w cudzysłowie powiem, może tak nieładnie, nadawaniu pieniędzy. Wiadomo, są to pieniądze niemałe, które dzięki tym pieniążkom możemy funkcjonować. Wydawane są na bieżące potrzeby. Potrzeb tych jest bardzo dużo, jest to opłaty dla zawodników, sprzętu, wyjazdy na mecze. W jaki sposób uzyskuje się na zakręcie ten uślizg tylnego koła? Jak to się otwiera gaz, skręca kierownicę? Jak to wygląda? No trochę to dziwnie wygląda, bo kładziemy motocykl w lewą stronę, a kierownicę w prawo. I co się wtedy dzieje? Łapiemy ten uślizg kontrolowany, tak zwany. Musimy według łuku, profilu odpowiednio ten motocykl wybalansować, żeby jak najszybszy obrać moment wyjazdu z łuku. Jakie są sytuacje dla żużlowca niebezpieczne? Kiedy może nastąpić wypadek? Czego pan unika? To jest trudne pytanie, no czego ja unikam. No, to jest sport kontaktowy i wszystko w tym sporcie może się zdarzyć. I tu nie ma mowy o jakimś tam unikaniu czegokolwiek, bo my wsiadamy na motocykle i nie myślimy, co może się stać, bo jakbyśmy tak myśleli, no to byśmy nie jeździli na żużlu. My musimy skoncentrować się na dobraniu odpowiednich przełożeń do motocykla i myśleć tylko i wyłącznie o tym, że jest wyścig, start, i ten start ma być mój, tak samo wyścig. Na start podjeżdżamy i szukamy po prostu jak najprzyczepniejszego miejsca. Co to znaczy? To ma być twardo czy miękko? Miękko. Miękko, by móc... Zakłonić koło. Tak, dokładnie, by to koło miało siłę przerzucić, by mieć jak najlepszy moment startowy. Jak się puszcza sprzęgło? Od razu czy... Gdy zamek od taśmy ruszy, od razu trzeba puścić sprzęgło. I od razu otwiera się gaz? Tak. Kiedy motor stanie dęba? Kiedy ten błąd się pojawia? Gdy no, wtedy wybierzemy złą kolejnę, to się bardzo często zdarza, gdy jest bardzo mocno sprzęgło skręcone i gdy motor jest dobrze dopasowany do nawierzchni. Jeden zawodnik w ogóle nie przymyka gazu we wejściu, już taki doświadczony, a taki młody zawodnik jeszcze próbuje manewrować gazem, by jak najlepszą pozycję ubrać w łuku. I tyle. Tak, miałem złamany już obojczyk. Jakoś mnie to na razie nie zraziło. Staram się jeździć bezpiecznie, ale i też ryzykownie. Chciałbym, żeby
sukces z Hansem Nielsenem jeszcze raz się powtórzył? Myślę, że każdy kibic, który przychodzi na mecz żużlowy, o tym marzy. Sport żużlowy jest sportem urazowym, wiadomo. I najczęściej mamy do czynienia ze skręceniami, stłuczeniami, otarciami i zdarzają się również i złamania. Mieliśmy w tym sezonie złamanie kości udowej, mieliśmy złamanie obojczyka, mieliśmy urazy kręgosłupa, na szczęście bez zmian kostnych.